jeździ po Jorvik z Martyniuszem. Cześć wielorybie. 2 to the 1, 1 to the 3. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed, you wouldn't believe. And I get more ass than a toilet seat. Cześć wszystkim, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Martyniusz kontra Jorvik. I słuchajcie, przede wszystkim sprawa. Po pierwsze, ostatnio zapomniałam wstawić odpowiedniego intra, ale teraz powinno być ok. Po drugie, słuchaj, ta chyba powinno być ok, bo prawdopodobnie tamto stare gdzieś zgubiłam, więc będę musiała je nagrać od nowa kiedyś, ale to nic, bo już jesteśmy praktycznie przy końcu tej serii. Dzisiaj, słuchajcie, chcę wam pokazać jodłowy gaj, ale pokazuję wam go ze strony tutaj bardziej tej ciekawszej, czyli szlaku czerwonych szczurków, aka czerwonych sznurków. Aż muszę wziąć oddech, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Słuchajcie, jedna ważna rzecz. Powiem wam szczerze, że kiedy ja tworzyłam tą serię, ja nie myślałam, że wy będziecie nią aż tak zainteresowani. Przez co nie zrobiłam sobie żadnej rozpiski i tak naprawdę nie wiem, jakie tereny wam już pokazałam, jakie rzeczy, które są jakby związane iście z terenem, wam omówiłam. Więc jeżeli ktoś będzie w stanie wypisać mi rzeczy, które już zrobiłam, a których nie zrobiłam, albo jakieś, które bardzo, bardzo chcecie zobaczyć, to ja chętnie poczytam sobie komentarze, if you know what I mean, i możecie zostawić info. Tutaj się w ogóle zbierało na ten szlak. Szlak jest super, więc polecam wam do gry przychodzić na szlak. Jesteśmy teraz na jodłowym gaju. Jodłowy gaj to dość duże miejsce w ogóle. Wyjątkowo duże. Znajduje się tutaj na przykład farma Endiego, która jest mimo wszystko dość średnio używana i większość ludzi nie lubi w niej zadań. Nie są jacyś fajnie z nimi połączeni i nie mają ochoty ich robić, ale ja się im w sumie nie dziwię. Nie wiem, dlaczego gram się dzisiaj tak troszeczkę tnie, może coś jest nie tak, nie wiem, obczaję to później. W każdym bądź razie tutaj mamy miejscówki typowo z wyścigami. Te wyścigi są całkiem spoko, dużo dają, można je robić, polecam. Zadanie z Endim trochę średnie, a tam w ogóle dalej jest miejscówka bardzo lubiana przez większość, czyli domek letniskowy jako taki. No to nie jest w sumie aż taki domek letniskowy, bo w późniejszych zadaniach osoby, które tam mieszkają, mieszkają tam na dłużej. Nie będę wam tego domku spoilerować, ale nie myślcie, że on tam sobie stoi byle po co. Jest tutaj chyba też, jeżeli dobrze się orientuję, to mamy tutaj też miejscówkę mistfalową tych wszystkich strażników prześmiesznych i mamy też tutaj miejscówkę niedźwiedzia, której też wam nie będę pokazywać, bo pewnie będzie to dla was niespodzianka. Tam mogę tyle powiedzieć, że jest do zdobycia gwiazdka. Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, czy już byłam w jodłowym gaju. Mam takie jakieś zburzenie mózgowe, że byłam. Dlatego wam to tutaj przelecę, co trzeba i wam obczaję to wszystko, ale szczerze mówiąc nie wiem, więc po prostu pokażę wam miasto. Dzięki jodłowemu gajowi jakby możecie odblokować mistrza, albo właśnie tutaj pojawia się babcia róża. Teren jest bardzo, bardzo ładny według mnie i bardzo niewykorzystany według mnie. Jest, o, tu jest babcia róża. Jest tutaj strasznie dużo rzeczy, które mogłyby być bardziej rozwinięte, a tak naprawdę w sumie tak jak jodłowy gaj do fabuły dość dużą rolę przyjmuje, słuchajcie, na pewno, bo jest tutaj chyba burmistrz, z tego co kojarzę, który zna pana Sansa i w ogóle to jest najwięcej kombinowania tak naprawdę z tymi dwoma tutaj i to jest bardzo spoko. Sorry, jeżeli będziecie mieli duże ścinki na nagraniu, nie wiem, może po prostu zawaliłam dysk i tego nie sprawdziłam, ale właśnie tutaj mieszkają, tak, tutaj mieszka pan burmistrz, który bardzo dużo wie o panu Sansie i to on właśnie daje nam takie, o, pan Franklin, takie dodatkowe informacje na ten temat. Od kiedy jodłowy gaj dostał taki upgrade, to wygląda o wiele, wiele lepiej i widzicie na mapie to sobie on leży zgubiłam. Tutaj. Jest naprawdę duży, jest jako tako połączony w Valedale. Ogólnie w poprzednich częściach w Stajni Marzeń ma on jakiś większy sens, mam wrażenie. W sensie jest tego o wiele, wiele więcej, jeżeli chodzi o jodłowy gaj i Valedale. A tutaj no tak średnio trochę najeża. Co nie zmienia faktu, że to jest fajna miejscówka. I tutaj mamy też moje ulubione zadania, czyli czwartkowe robienie naleśników, z tego co pamiętam, z tą oto panią, która gdzieś tutaj mieszka. Chyba tu, o tak, tamta pani stoi, ona jest kozacka, uwielbiam ją, zadania z nią są mega słodkie i chyba je sobie zrobię, jak ten film skończę. Tak jak wam mówiłam wcześniej, tam po prawej stronie możecie robić wyścigi, wyścigi są dość trudne jak na mój poziom, wydaje mi się, że to bardziej dla takich średnio zaawansowanych. I znajduje się też tutaj tartak, słuchajcie, nie wiem, czy będę jechać tam do tego tartaku, może się przejedziemy, chociaż patrząc na to, jak moje nagranie wygląda teraz, to nie wiem. Nie wiem, czy to coś z winą gry, czy mojego komputera, czy coś nie tak, ale abstrahując, jest tutaj tartak, z którym, ała, który tak jakby trochę sąsiaduje z ranchem Starshine, ale nic więcej się tam nie działo. Tak naprawdę nie wiem, czemu ten tartak w ogóle stoi, bo nie ma tam żadnego loga i trudno się dowiedzieć, co tam w ogóle jest.
I nie pamiętam, czy był jakkolwiek związany z jakimikolwiek zadaniami, ale z tego, co mi się kojarzy, to w której stajni marzeń Tartak również się pojawiał. O, jest właśnie tam. Z daleka go możecie sobie obczaić, a tam jest miejscówka tych leśnych duszków, czyli strażników. Widzę, że ktoś tutaj sobie robi wyścigaski. No i jak tak sobie jedziemy, to właśnie stąd możecie zauważyć te miejscówki. Ja wam powiem szczerze, że lubię bardzo Jodłowy Gaj i też się zastanawiam, czy tutaj nie przenieść się. Tutaj też pokażę wam Andiego, tak na sam koniec. I gdzieś tutaj w tej okolicy znajdował się gościu, wcześniej ten Gary z magicznymi końmi, które za... O Jezu, tak mi się tnie, że aż przeskoczyłam. Które swoją drogą za niedługo się pojawią, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to tak, będą nowe konie i bodajże będą na podstawie modelu Clydesdale, nowe magiczne. I wracając do tematu, tu jest Andy, nie zmienili ci imienia, prawda chłopcze? Który nawet dostał ostatnio rework swojej postaci, wygląda całkiem hot, całkiem spoko, choć jest dość niski jak na swój wiek, kolego, ty się uspokój. I on ma właśnie sobie tutaj taki jakby... mini zoo, najpierw to były kurczaki, potem się to rozwinęło, nie wiem, praktycznie miałam wrażenie, że tych kurczaków było tu więcej, a teraz nagle, o właśnie, tutaj są. Nie wiem, dlaczego to się tak w dziwny sposób ładuje, ale te zadania też są fajne i przyjemne. No i tutaj jest właśnie ten Tartak, nie wiem kompletnie, jest creepy, trochę dziwnie wygląda na tle tej całej nowej grafiki, ale to chyba nic strasznego, ludzie lubią takie rzeczy. Mam wrażenie, że dużo teorii mogłoby powstać o tym Tartaku, gdyby tylko ludzie chcieli się nim zainteresować. I kochani, to wszystko na dzisiaj, ja bardzo dziękuję wam, za oglądanie tego filmu. Piszcie mi proszę co do rzeczy pierwszych, przepraszam za to nieprzygotowanie, ale szczerze, tak jak wam mówię, nie myślałam, że to się aż tak wam spodoba. Nie słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące typowo terenu, to zostawcie je w opisie, może uda mi się odpowiedzieć. Oczywiście odcinki z sekretami dalej będą, ale wiecie, był ostatnio, więc nie chcę was tak bardzo tutaj ujadać. Z tego co wiem, to na pewno chyba nie pokazywałam nikomu Rancha Starshine, więc na pewno o tym też zrobimy film. A to tyle na dziś, widzimy się w następnym. Pa!